Vlogmas, dzień 7. Kochani, witam Was bardzo serdecznie we Vlogmasie dniu 7. Nie zwracajcie uwagi na moją twarz, robię sobie maseczkę, ale przyszłam Wam coś pokazać, zobaczcie na to. Pada śnieg! Uwielbiam ten klimat, kiedy we Vlogmas mamy śnieg, więc moje życzenie się spełniło i jest. I otwórzmy sobie kalendarze adwentowe. Tutaj mamy siódemeczkę. Hop, hop, hop. I mamy gwiazdę betlejemską. I teraz czas na mój kalendarz od Dacolki. Link do jej kanału macie w opisie. Jak zawsze otwieramy. O, proszę bardzo, co my tu mamy? Właśnie tą maseczkę mam teraz na twarzy. To jest jedna z moich ulubionych maseczek. A dostałam dwie, więc super. I do tego taką świąteczną czekoladkę. Jak widzicie, już jestem pomalowana, ubrana. Strasznie widać mi ten ślad, ale nie zwracajcie na to uwagi. I jestem po śniadaniu, więc będę próbowała tą wegańską krówkę. Jestem strasznie ciekawa, więc muszę jej spróbować. Pachnie jak tak typowo słonym karmelem. Przepyszne. Naprawdę ekstra. Czuć, że to są właśnie... Czuć, że to jest orzeszkowe. Ale bardzo dobre. Wiecie, jak to smakuje? Jak masło orzechowe, karmelowe z solą. Identycznie. Pycha. Więc jeśli lubicie masło orzechowe, to na pewno ta krówka będzie Wam smakowała. Jestem na dworze, idę do auta i jedziemy z Danielem kupić prezent dla Karoli i Emila, bo w tym roku wymienialiśmy się i kupujemy dla siebie prezenty, takie do 30 zł. Mam nadzieję, że uda nam się kupić coś fajnego. Ja kupuję dla Karoli, a dla niej Daniel dla Emila. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, bo tak szybko mówiłam, że nie wiem, czy to było zrozumiałe. My już po zakupach mamy tutaj prezenty dla Karoli i Emila. Pokażę Wam to wszystko w domu i myślę, że razem to jakoś fajnie zapakujemy, również Wam to nagram. Nie, dzisiaj nie nagrywałam, my chodziliśmy, ale zaczął padać deszcz i niestety jest taka straszna plucha, nie chciałam, żeby zalało mi aparat. Moi drodzy, teraz przyszłam pokazać Wam, co kupiłam dla Karoli. I tak myślę, że najpierw Wam to pokażę wszystko po kolei, a później będziemy to razem pakować, więc może zacznijmy od najmniejszych słodyszowych rzeczy. Mam takiego tutaj dla niej Mikołaja z czekolady i do tego kinderki, 4 sztuki. Wzięłam jej również maseczkę z Liren. Kubeczek świąteczny z Pepko, on był pakowany razy dwa. I wzięliśmy z Danielem i po prostu je rozłączyliśmy. Jeden będzie dla Karoli, drugi dla Emila. Jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Wzięłam jej już mój must have, który uwielbiam, co roku go muszę mieć. Peeling cukrowy z ziai. Ja Wam tutaj może pokażę. On pachnie obłędnie. Jeśli jeszcze nie mieliście nigdy peelingu cukrowego, to bardzo serdecznie Wam polecam. I takie skarpetki. Prezenty sobie robimy do 30 zł. My chyba delikatnie, ale to naprawdę delikatnie kilka, może złotówkę, może dwa przekroczyliśmy. Więc i będzie tutaj ustawiać to wszystko jakoś. Tak. Skarpetki. Kurczę, bym ten plastik stąd zdjęła. O, muszę mi się... O, udało mi się. Skarpetki. Może tego Mikołaja i kinderki wsadzilibyśmy... Chyba się nie będzie dało. Dobra, to Mikołaja i skarpetki wsadzimy w kubek. O, może was jakoś trochę przybliżę? Nie, chyba dobrze widać. Do tego ten peeling postawimy tutaj. Maseczkę. Tutaj siedzi Lila i podgryza mi włosy. Lila, nie wolno. I te kinderki też tutaj może gdzieś upchamy. I prezent zapakowany.
Oczywiście wsadzę to jeszcze w jakąś siateczkę taką świąteczną. I zrobię może teraz kokardę. Ja Wam pokażę reakcję, jak Emil z Karolą będą odpakowywać te prezenty. I dla Emila Daniel wybrał kubeczek, ten z kompletu, taki ze świętym Mikołajem. Do tego duże kinderki. Mamy również tutaj regenerujący krem do rąk dla mężczyzn. Jest zima, więc musimy zadbać o dłonie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Dalej mamy takie skarpetki świąteczne z F&F i też chyba to odłamiemy. I do tego Daniel wybrał mu jakieś takie piwko. Nie wiem, powiem Wam szczerze, co to jest. Więc taki prezent będzie dla Emila, ale zapakuję to już chyba w typową świąteczną siateczkę. Więc piszcie, który prezent Wam się bardziej podobał i który Wy chcielibyście bardziej dostać. Hop. I gotowe. Czekają na naszych przyjaciół. Hejo, jak widzicie, jestem w aucie. Wracam od koleżanki, bo tak spontanicznie do niej pojechałam. Wracamy teraz do domu. Powoli będziemy się szykować tak naprawdę do spania, bo jest dość późno. I jutro mam na godzinę 6:00. I nie wiem, czy jutrzejszy vlog, czyli z soboty i z niedzieli, nie będzie razem. Postaram się, żeby nie był, ale nie obiecuję. I tak jestem się dumna, że przez te dni dałam radę nagrywać osobne vlogi. A jak widzicie, siedzę w samochodzie z Wiką, ponieważ Daniel poszedł do Biedronki. Mam nadzieję, że nie ma kolejek i że szybko stamtąd wyjdzie. Dobranoc, moi drodzy. Widzimy się już jutro.